Odpowiedź jest taka, że to zależy od postawy. To zależy od postawy serca, tak? Jeżeli dla kogoś obraz nie byłby tylko odnoszącym się do tajemnicy Boga, do tajemnicy Boga, który jest miłością i który jest wolnością, który dzieli się tym z nami, no to to jest bałwochwalstwo. A druga rzecz jest taka, że Bóg, który stał się człowiekiem, który ze swojej niewidzialnej tajemnicy wyłonił się jako widzialny, od tego momentu ikony, obrazy, które tę widzialność, którą Bóg sam jakby nam zaprezentował, przedłużają i przenoszą dalej, nie są sprzeciwieniem się temu przykazaniu. Natomiast dlatego powiedziałem właśnie o tej duchowości tego przykazania, żebyśmy zobaczyli, że prawdziwe bałwochwalstwo właśnie na tym polega, gdzie rezygnujemy z tego, do czego Bóg nas wzywa. Właśnie, że prawdziwym bałwochwalstwem byłoby podążanie w osamotnienie albo w próbę zaborczego zagarnięcia drugiego człowieka. To jest prawdziwe bałwochwalstwo. Albo kiedy na przykład ty patrzysz na siebie tylko i wyłącznie w lustrze i widzisz swoje wyłącznie potrzeby, a nie widzisz, rezygnujesz z zobaczenia głębi siebie, kim jestem, człowiekiem wolnym i zdolnym do podejmowania własnych wolnych wyborów i czcisz tylko ten obraz własnych potrzeb, no to jesteś bałwochwalcą. Że to jest przede wszystkim grzech duchowy.